Obrońca naszej reprezentacji Kamil Glik. Kamil Glik, obrońca reprezentacji Polski. Kamil, wielkie dzięki za ten turniej. Jest mi bardzo przykro, że reprezentacja odpada z Mistrzostw Europy, ale trzeba obiektywnie to powiedzieć, Kamil, że zagraliście świetny turniej, spisaliście się znakomicie. Dzisiaj po prostu nie mieliście szczęścia. Tak, na pewno boli odpaść po rzutach karnych. Ostatni mecz udało nam się, wiemy jak smakuje awans po rzutach karnych, także dzisiaj poznaliśmy też gorycz tej porażki, jak to jest i szkoda, przykro, bo jeśli nie przegrywasz meczu na Mistrzostwach Europy, jesteś w ćwierćfinale to i tracisz tylko dwie bramki, jedną najpiękniejszą być może w całym turnieju, drugą po rykoszecie, to na pewno boli, ale wyciągamy też z tego wiele pozytywów i za niedługo zaczynają się kolejne eliminacje do Mistrzostw Świata i trzeba jechać do przodu. Podoba mi się to, że głowa do góry, że nie ma załamania po tej porażce, chociaż gorycz jej będziecie pewnie trochę jednak czuć. Nie, no wiadomo, no, jeśli się gdzieś tam przegrywa po rzutach karnych, no to jakiś zawsze niedosyt musi pozostać, obojętnie jaki mecz byś nie zagrał, to ten niedosyt i ta gorycz będzie na pewno przez te kilka dni na pewno odczuwalna. Ale gdzieś tam analizując na chłodno, myślę, że każdy może być zadowolony z tego, jaką pracę wykonał i ten bagaż doświadczeń dla wielu z nas. Trzeba pamiętać, że to były też debiuty na tak wielkiej imprezie, więc też teraz te schody się zaczynają, bo on będzie się oczekiwać na pewno więcej niż oczekiwał się w tych eliminacjach. Jesteśmy drużyną w jakiś sposób ukształtowaną, doświadczoną, wracamy do Polski z bagażem doświadczeń i będzie się oczekiwać, że na te Mistrzostwa Świata pojedziemy. A jak oceniasz się Portugalię? Znaczy, myślę, że był to wyrównany mecz, takiego zresztą jak też się spodziewaliśmy. Obydwie strony miały swoje sytuacje, także wydaje mi się, że z przebiegu gdzieś tam gry ten remis zasłużony i gdzieś tam sprawiedliwością było, że rzuty karne zadecydowały. Prawda też jest taka, że mieliście trochę szczęścia. Dzisiaj myślę o sytuacjach Cristiano Ronaldo. On miał trzy takie stuprocentowe okazje. Gdyby był w formie, to by to wykorzystał. My też mieliśmy sytuację, także no, taka jest piłka, no, nie wykorzystał ich, my też nie wykorzystaliśmy, ale nic, no, taka jest piłka i te sytuacje zawsze trzeba mimo wszystko umieć wykorzystywać, ani my, ani oni swoich nie wykorzystali i gdzieś tam skończyło się wynikiem 1-1. Kamil, widzę takie załzawione lekko oczy, rzeczywiście jest tak ciężko na sercu? Ciężko, bo no przegrywać po rzutach karnych w ćwierćfinale nigdy nie jest łatwo i nie jest to żadna przyjemność, także tym bardziej, że dobrze się tu czuliśmy, fajnie nam się grało i chętnie no, tej strefy medalowej byśmy zaznali, także brakło naprawdę niewiele i być powiedzmy trzecią, czwartą na pewno już drużyną w Europie to na pewno byłaby wielka przyjemność, ale nic, no, każdy z nas na pewno się po tym pozbiera i w eliminacjach do Mistrzostw Świata będziemy jeszcze silniejsi. Być w pierwszej ósemce to jest też wielki sukces. Kamil, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Selekcjoner Adam Nawałka. Panie trenerze, bardzo dziękuję i gratuluję tego turnieju. Myślę, że przegrać z Portugalią po prostu się zdarza, a dzisiaj reprezentacji Polski po prostu nie dopisało szczęście. Bardzo dziękuję za gratulacje. No, z pewnością był to udany dla nas turniej. Ważne, że wyszliśmy z grupy, że zawodnicy w pierwszej fazie pucharowej grali na bardzo wysokim poziomie. Również następny mecz dostarczył nam wiele emocji. Duże brawa dla zawodników. Grali fantastycznie, walczyli dzielnie, ale taka jest piłka. Dzisiaj przeciwnik był lepszy o rzuty karne. Myśmy nie przegrali meczu na tym turnieju. Z pewnością bardzo duży kapitał mamy, jeżeli chodzi o doświadczenia i z pewnością z podniesioną głową wrócimy do kraju, analiza i gramy dalej. Czuje pan duży smutek, czy jeszcze większy zawód, że tak się to skończyło? Smutku nie czuję, cieszymy się z tego, co mamy, musimy tą radość wykazywać, my byśmy się tylko chcieli smucić, nie, oczywiście czujemy pewien niedosyt, ale trzeba bardzo obiektywnie spojrzeć na to, co do tej pory było zrobione i myślę, że dostarczyliśmy kibicom naprawdę bardzo dużo radości, piłka nożna znowu odzyskała swoje miejsce wśród serc kibiców i myślę, że jest to fantastyczne. Panie trenerze, jeśli chodzi o ten mecz, czy można go było pana zdaniem w 90 minutach? Czy mieliśmy takie możliwości pana okiem, żeby go zakończyć po 90 minutach?
Każdy mecz można zakończyć, może nawet wcześniej, ale wiadomo, że po meczu trudno takie mądre podsumowania. Przyjdzie czas na dokładną analizę. Cały czas podchodzimy do tego, co dzieje się zarówno podczas meczów, jak i też na naszych treningach bardzo analitycznie i wyciągniemy właściwe wnioski. Szatni duży smutek u piłkarzy? Tak, no, olbrzymi niedosyt, tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast my musimy już myśleć, co będzie dalej. Wykorzystać to doświadczenie, jakie zawodnicy zyskali w tym turnieju i myślę, że jest to olbrzymi kapitał. No, natomiast wiadomo, no, trzeba to przeżyć. Jest trochę smutku, ale z pewnością za chwilę będzie coraz więcej radości i ta taka jasna strona przejdzie na naszą stronę. Tego jestem pewien. Ostatnie pytanie, panie trenerze. Zbigniew Boni przed chwilą tutaj mówił, że jest w stanie usiąść do stołu negocjacyjnego z panem choćby tego wieczoru. Spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jeszcze żyjemy meczem. Wiemy, że w dalszym ciągu wiele jest spraw takich, które chciałbym, żeby były odpowiednio poukładane. Myślę, że tą pierwszą sprawą to jest Zbigniew Boniek. Również czy on będzie w dalszym ciągu pracował, to też jest dla mnie ważne. Czy dalej będzie prezesem, ale zbyt dużo emocji teraz, żeby rozumiem. Poważnie na ten temat rozmawiać. Rozumiem, panie trenerze. Bardzo dziękuję raz jeszcze za wspaniały turniej i do zobaczenia w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, panie prezesie, piłkarze smutni naturalnie, my też smutni, ale tak naprawdę jeśli chodzi o ten mecz, Polska pokazała, że potrafi bić się z najlepszymi, a jeśli przegrywa, to tylko z powodu braku szczęścia. Tak, oczywiście. No, może jakbyśmy na siłę tego drugiego gola gdzieś tam szukali, to może być coś wyższe. Ale taka jest piłka. No, nie mamy do nikogo pretensji. Jesteśmy troszeczkę smutni, ale to normalnie. Po takim meczu nie możesz być zadowolony, mimo że zdajesz sobie sprawę, że zrobiłeś swoje, że dobrze reprezentowałeś polską piłkę, żeśmy jako zespół się dobrze tutaj zaprezentowali. No, ale troszeczkę taki smutek po rzutach karnych jest. Oczywiście żadnych pretensji do nikogo. Ktoś wcześniej czy później by karnego nie strzelił, wypadło na Kubę. Kuba miał znakomite, fajne mistrzostwa. Czasami takie rzeczy się zdarzają. Musimy wyciągnąć wnioski. Wnioski są pozytywne. Musimy się zresetować. Za 2 miesiące zaczynamy eliminację do Mistrzostw Świata. Trzeba zacząć od zwycięskiego meczu w Kazachstanie i dalej starać się jak najlepiej wypadać na tym poziomie reprezentacyjnym. Dziękuję drużynie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim polskim kibicom, którzy byli tu na stadionie, wszystkim tym, którzy w Polsce śledzili Mistrzostwa Europy i śledzili naszą drużynę. Na pewno wyjeżdżamy z tych mistrzostw z podniesionym czołem. Brakowało troszeczkę szczęścia, ale co zrobić. Powiedział pan o Kubie Błaszczykowskim. Też mam wrażenie, że trafił akurat na piłkarza ten brak szczęścia, który naprawdę grał fenomenalny turniej. Tak, oczywiście na dzisiejszym spotkaniu jego mądrość taktyczna, zabezpieczenie bocznego obrońcy, wyprowadzenie piłek. Naprawdę Kuba był dzisiaj świetny, no ale co zrobić. No, takie rzeczy się zdarzają. Kto zna piłkę, wie, że to są rzeczy absolutnie normalne. Wyjeżdżamy z 3 remisami, z 2 zwycięstwami. Portugalczycy są w finale, wygrali tylko jeden mecz w dogrywce, prawda? Na razie są w półfinale. Gratuluję im. Nie wydaje mi się, że byli drużyną lepszą od nas, ale to oni idą do przodu. Takie mam też wrażenie, że jeśli chodzi o Portugalię dzisiaj, no grali mało przekonująco. My graliśmy solidnie, oni mało przekonująco. To nie była wielka Portugalia grająca z rozmachem. Tak, na końcu było już troszeczkę zmęczenie i z naszej strony i z ich, ale oni byli bardziej zmęczeni niż my, bo my w końcówce mieliśmy troszeczkę szczęścia. Jedną z akcji można było lepiej wyprowadzić, no ale mówię, nie ma już co płakać. Skończyło się, w sobotę wracamy do kraju, wakacje i zaczynam od nowa. Ostatnie pytanie a propos trenera Adama Nawałki. To nie jest moment, żeby mówić o jego jakiejś przyszłości, ale rozumiem, że panowie usiądziecie do stołu, do negocjacji. Ja jestem gotowy nawet dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tak, mam wrażenie, czekała tylko, aż trochę zaatakujecie. Kto nie ryzykuje, nie ma, to nic nie ma. Ja uważam, że można podjąć w pewnym sensie ryzyko, oczywiście robiąc to z głową, bo wszyscy pamiętamy mecz z Chorwacją, gdzie Chorwaci kompletnie się otworzyli i Portugalczycy strzelili tą zwycięską bramkę. Uważam, że mogliśmy zrobić więcej, ale to jest piłka nożna, to jest futbol. Na gorąco ciężko tak coś analizować, na pewno przyjdzie jeszcze na to czas i chciałbym podziękować kibicom za wsparcie, nie tylko tutaj na stadionach, bo byli wyjątkowi, ale słyszałem, że w Polsce też była
była naprawdę, kibice byli z nami i za to im dziękuję. Ostatnie pytanie, jak oceniasz cały turniej w wykonaniu reprezentacji Polski? Bardzo dobrze, uważam, że w defensywie cały zespół zagrał świetny turniej, no ale no w tym się wiąże właśnie trochę ta strata siły w akcjach ofensywnych, kiedy ciężko jedenastka pracuje na grę w defensywie, nie traci bramkę, to później ma to również przekład na gole, na akcje ofensywne, ale ogólnie bardzo dobrze, uważam, nie przegraliśmy żadnego meczu, oprócz tego w karnych straciliśmy dwie bramki, uważam, że to był bardzo dobry turniej w wykonaniu polskiego zespołu. Chciałbyś z trenerem Adamem Nawałką pracować dalej w eliminacjach Mistrzostw Świata? Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję Grzegorz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie jest nam też łatwo po takich meczach rozmawiać z piłkarzami o tym, co się wydarzyło, więc może powiedz, jak to wyglądało twoimi oczami cię i cały mecz i ta seria rzutów karnych? Myślę, że mecz z naszej strony wyglądał naprawdę dobrze. Po raz kolejny dobrze zaczęliśmy. Myślę, że kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku przez praktycznie 120 minut. Nie było momentu, gdzie jakoś tak przez dłuższą fazę gry daliśmy gdzieś się zepchnąć. Raczej wiadomo, że jakieś kontrataki czy jakieś okazje zawsze będą miały miejsce ze strony przeciwnika. Natomiast nie było jakiegoś dłuższego fragmentu, gdzie oni by przejęli inicjatywę na boisku. Więc uważam, że to spotkanie cały czas było pod naszą kontrolą. Troszkę uważam taka niefartowna bramka, bo gdyby nie ten rykoszet, to prawdopodobnie by nie wpadło, więc a seria rzutów karnych, no cóż, szkoda bardzo. Nam też jest bardzo szkoda. Tego mamy wrażenie, że po prostu dzisiaj Polacy nie mieli szczęścia. To jest, mówią Anglicy na to, bad luck. A czy szczęście to jedno? Ja myślę, że też ze swojej strony. No przykro mi bardzo, że nie mogłem pomóc w tej serii rzutów karnych, bo wiadomo, że w takich sytuacjach liczy się bardzo na bramkarza i niestety nie dałem rady. Ale głowa do góry tak naprawdę, Łukasz, bo przed nami trener to powtarza, twoi koledzy również. Kolejne eliminacje, kolejne wyzwania, to może być początek tej reprezentacji, a nie koniec. Nie, no ja mam nadzieję, że to Euro jest tylko takim zalążkiem dla tej reprezentacji, żeby ona cały czas się rozwijała i szła do przodu. Mam nadzieję, że ta reprezentacja będzie cały czas podnosić jakby swoją wartość i to Euro tylko doda motywacji do jeszcze większej pracy. Dziękuję bardzo, Łukasz. Dziękuję. Dziękuję. Jakub Oszczykowski jest obok mnie. Kuba, dziękuję za wspaniały turniej, dziękuję za gole na Mistrzostwach Europy i powiem chyba to, co myśli większość kibiców w naszym kraju, że jest to niesprawiedliwość dziejowa, że człowiek, który gra tak dobrze na Mistrzostwach Europy, ma po prostu w tym momencie jedynym na Mistrzostwach Europy nie ma szczęścia. Po prostu. Ja to tak nazywam. Oczywiście ciężko mi coś po takim meczu powiedzieć, bo jednak zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś ten mój karny zadecydował o tym, że nie awansowaliśmy dalej i na pewno to potrzeba też czasu, żeby to po prostu zrozumieć i wyczyścić głowę. Ale cóż, ale muszę to wszystko wziąć na dzień dzisiejszy na klatę i zdaję sobie z tego sprawę, że takie jest życie, po prostu takie jest życie i nic nie zrobimy. Akurat mój karny zadecydował o tym, że nie jesteśmy dalej. Ja mogę tylko powiedzieć, że mi naprawdę przykro z tego powodu i zdaję sobie sprawę z tego, jak duża szansa była przed nami. Zapytam tylko technicznie. Źle strzeliłeś, czy bramkarz miał szczęście? Znaczy, po prostu poszedł w ciemno i wyczuł. Nie wydaje mi się, że ja też nie widziałem na powtórkach, ale nie wydaje mi się, że źle strzeliłem, bo zawsze strzelam w ten róg i przy słupku ta piłka szła. Może troszeczkę mocniej albo trochę wyżej, ale teraz możemy gdybać. Po prostu tego już nie zmienimy. To już się stało i trzeba iść dalej. Ale tak jak powiedziałem, no, na pewno jest mi przykro z tego powodu, ale będę dalej walczył. W moim życiu zbyt dużo razy leżałem na ziemi, żeby nie wiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest to, że trzeba dalej walczyć. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ta drużyna, owszem, dzisiaj odpadająca z Mistrzostw Europy, ta drużyna zyskała coś niesamowitego na tym turnieju we Francji. To znaczy pewność siebie, przebojowość, plan, progres, jakkolwiek by to nazywać. I generalnie wy wiecie, co chcecie osiągnąć w meczu. To doświadczenie może tylko procentować w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
Na pewno tak. Mnie się wydaje, że to też jest doświadczenie, które zebraliśmy w poprzednich mistrzostwach czy w eliminacjach, które teraz zaprocentowało, bo na pewno zagraliśmy z doświadczeniem. Byliśmy naprawdę ciężką drużyną do ogrania i to jest troszeczkę paradoks, ale odpadamy nie ponosząc żadnej porażki. Także, ale taki jest sport. Przegraliśmy w rzutach karnych, tak jak już wspominaliśmy na początku. Ciężko teraz tak na gorąco po takim spotkaniu cokolwiek powiedzieć, ale też chciałem stanąć przed kamerą, bo to uważałem, że to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby po prostu nie chować się gdzieś tam za plecami, tylko tak jak powiedziałem, no biorę na klatę to, co się wydarzyło i tak też chciałem, dlatego tutaj stoję. Mam też wrażenie, że generalnie trzeba to odciąć, to się wydarzyło. Trener też mówił o tym, że przed wami kolejne eliminacje, chciałby z wami pracować. Jakbyś miał ocenić jakby cały turniej, całą waszą grę na tych mistrzostwach Europy. Czy to jest ta drużyna, którą chciałbyś zawsze oglądać? Czy to jest ta drużyna, która ci się podoba? Czy jest coś jeszcze ewentualnie, co należałoby poprawić, zmienić? Przede wszystkim to, co wygraliśmy na tych mistrzostwach, to jest szacunek drużyn przeciwnych, bo na pewno teraz każda drużyna będzie podchodziła do nas z dużo większym szacunkiem, z dużo większym respektem. Z drugiej strony oczekiwania w stosunku do nas będą dużo większe i to na pewno się zmieni. Ale ta dojrzałość, którą posiadamy, którą pokazaliśmy w tych meczach, na pewno tutaj będzie procentować i na pewno będzie przynosić pozytywne rezultaty. Ja w tą drużynę wierzę, tak jak wierzą wszyscy, począwszy od trenera, cały sztab i wszyscy zawodnicy. Także myślę, że ciężko mi po takim meczu mówić, że różowa przyszłość przed nami, czy że wszystko przed nami, ale tak jak mówię, no na pewno dostarczyliśmy nawet na tych mistrzostwach Europy troszeczkę radości kibicom. Kuba, dziękuję. Dziękuję, że przyszedłeś. Do zobaczenia niedługo. Dziękuję bardzo. Dzięki.